Czy chciałbyś być sługą? Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, rozdzielanie darów to jest bardzo trudna sprawa. Pamiętam, kiedy za czasów stanu wojennego przychodziły dary do parafii, to wtedy zdarzały się sytuacje bardzo zabawne. Kobiety, które normalnie już niedołężne nie przychodziły do kościoła, nagle przychodziły, brały worek 30-kilogramowy na plecy i szły do domu. Takie cudowne uzdrowienia. Ale też było bardzo wiele sytuacji takich konfliktowych. Ten dostał za mało, ten dostał za dużo. I kłótnie, i spory, i czasami to proboszczowie mówili, lepiej, żeby tych darów nie było i nie byłoby tych problemów. Przeczytam wam o takiej jednej z takich sytuacji z czasów apostolskich, z dziejów apostolskich. Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły, powiedziało 12. Zwoławszy wszystkich uczniów, powiedzieli: upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szymona, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się położyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Drodzy, zawsze są ci, którzy mają trochę więcej i są ci, którym brakuje. I w pierwszej wspólnocie, tak jak już słyszeliśmy, wielu ludzi przynosiło swoje majątki, sprzedawało nawet dobra i składało pieniądze u stóp apostołów. Te zaś były rozdzielane. Pierwsza wspólnota składała się z różnych frakcji, z różnych grup społecznych i też na przykład heleniści i hebrajczycy. Heleniści to byli Żydzi, którzy mieszkali gdzieś tam na imigracji, potem sprowadzili się do ziemi ojczystej, ale zachowali swój język grecki. Czytali Septuagintę. Natomiast Hebrajczycy to byli, którzy byli większością, oni posługiwali się językiem aramejskim i czytali Stary Testament w wersji hebrajskiej. I to powodowało to, że mówili różnymi językami, troszeczkę się jakby jedni od drugich odróżniali. I potem cały czas do Kościoła przychodziły nowe ludy, nowe narody i to powoduje to, że jesteśmy tak bardzo różni w Kościele. Nawet wyznając tę samą wiarę, mamy różną kulturę, różne też charyzmaty, które Pan Bóg nam dał. I widzicie, przy tym rozdawaniu darów często apostołowie wtedy widocznie coś nie zagrało, bo to apostołowie z początku się tym zajmowali. Widocznie nie dzielili tak, jak trzeba, dlatego powstał spór, powstał problem, który trzeba było rozwiązać. Tak jak zawsze, kiedy wspólnota wzrasta, kiedy przybywa ludzi, też mnożą się podziały, mnożą się problemy i te trzeba rozwiązać. I apostołowie bardzo mądrze zrobili, że zebrali wszystkich braci i zaczęli się wspólnie naradzać, co tu trzeba zrobić. Przy czym wydali bardzo dobrą decyzję, bo powiedzieli, wybierzcie między sobą tych, którzy się nadają do tego, aby właśnie służyć przy stołach, żeby rozdzielać to, co mamy, żeby była sprawiedliwość, żeby zadbać o sprawiedliwość. I wtedy wyznaczyli tych 7, których nazwano diakonami. Diakon to ten, kto służy, bo inne określenie słowa diakona to jest ten, który służy. I widzicie, my wszyscy jesteśmy powołani do służby. I apostołowie też zrozumieli, że mają służyć przez modlitwę i przez
słowo, przez głoszenie słowa, bo nikt ich w tym nie wyręczy. Jeżeli zajmą się obsługiwaniem stołów, to zaniedbają swoją pierwszą powinność, swoją pierwszą posługę, do której Jezus Chrystus ich wyznaczył. My często w Kościele też oczekujemy od tego, żeby ksiądz był wszystkim, albo ksiądz myśli sobie, że ma być wszystkim. I to zawsze kończy się źle. Kiedy władza jest jakby skupiona tylko w jednym ręku, kiedy nie ma głosu doradczego, kiedy nie ma dialogu między nami, wtedy jest bardzo źle. Po pierwsze, musimy zrozumieć, że każdy z nas otrzymał różne dary i różne posługi. I my nawzajem mamy sobie służyć. Jezus Chrystus dał nam tego przykład, kiedy podczas ostatniej wieczerzy umywał nogi apostołów i powiedział: widzicie, ja jestem ten, który służy. I wy też macie sobie nawzajem służyć. Każdy tym, co otrzymał od Pana Boga. I tak święty Paweł w liście do Koryntian mówił o tych różnych darach w Kościele, które mamy. Różne są dary, ale Duch jest jeden. Różne są posługi, ale Pan jest jeden. Różne są działania, ale jeden jest Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym uwidacznia się działanie Ducha dla wspólnego dobra. Jednemu Duch daje słowo mądrości, innemu ten sam Duch daje rozumienie słowa. Jednego Duch obdarza wiarą, innemu ten sam Duch udziela daru uzdrawiania. Jeszcze innym daje natomiast moc czynienia cudów, dar prorokowania, dar rozróżniania duchów, dar języków, dar tłumaczenia języków. A wszystko to daje jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu jak chce. Każdy z nas ma jakieś predyspozycje, jakieś zdolności, które trzeba wykorzystać i wzajemnie sobie służyć. Ja was bardzo wszystkich zachęcam do tego, abyśmy starali się wypełniać dobrze to zadanie, tą misję, którą Pan Bóg nam dał, tę, którą żeśmy sobie wybrali jako zawód, tę, którą też zostaliśmy obdarzeni przez społeczeństwo. Są na przykład niektóre funkcje, takie jak na przykład sołtys, jak radny, jak prezydent, jak ci, których się wybiera do posługi. To są zadania, które też trzeba wypełnić bardzo dobrze. I w Kościele też jest posługa. Jest posługa prezbiterów, posługa diakonów, posługa lektorów, posługa tych, którzy pracują właśnie w organizacjach charytatywnych, tych, którzy są we wspólnotach modlitewnych, ewangelizacyjnych. Jak bogaty jest Kościół. Ja ze swojej strony też bardzo się cieszę, że w tej naszej wspólnocie tej zawierzeniowej i katechetycznej Bóg dał mi pomocników, dał mi administratorów, którym ja jestem z serca bardzo wdzięczny, bo to są ludzie, którzy pomagają mi w tej posłudze, która się tam kiedyś zaczęła. Gdyby nie administratorzy, ja na pewno bym nie wytrwał w tym, żeby do was teraz mówić, i też na pewno nie miałbym siły, żeby to wszystko obrabiać, wysyłać do was, i też nie miałbym możliwości do tego, żeby do każdego, kto bierze udział w zawierzeniu, chociaż raz zatelefonować. Oni wypełniają taką bardzo cichą misję, często nieznani z imienia, nazwiska, a jednak dokładają tą swoją małą cegiełkę do tej wspólnej sprawy, którą jest wspólnota zawierzeniowa i wspólnota katechetyczna. Tych, którzy kształtują się, którzy wzrastają w jednym duchu. Dlatego z serca dziękuję wszystkim diakonom, administratorom i wszystkim tym z was, którzy w swoich środowiskach, w swoich parafiach wypełniają może bardzo takie skromne, ale bardzo ważne misje. I też proszę was, żebyście się nie bali też podejmować tych zadań, które czujecie, że możecie wypełnić, do których wzywa was Duch Święty, do których też wyznacza was wspólnota. Dzisiaj wielu nie chce podjąć obowiązków takich
dla wspólnoty. Wycofują się, mówią, że są niegodni, że się nie nadają. Maria też jest służebnicą Pańską i ona nas wszystkiego nauczy, ona nam pomoże, ona nas poprowadzi. Skoro ona, taka słaba, mała, ona wypełniła dobrze tą misję, którą Bóg jej powierzył, to myślę, że i nas też nam pomoże, uzdoli nas do tego, żebyśmy też tę misję, do której nas Bóg powołał, wypełnili jak najlepiej. Tego sobie i Wam wszystkim życzę. Żebyśmy byli sługami, tak jak Jezus Chrystus. Żebyśmy służyli jeden drugiemu tym darem, który każdy z nas posiada. Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy wszyscy razem. Każdy wnosi ze sobą to, co ma najlepszego. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławił Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.